Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Każdego dnia powinniśmy oddawać Bogu chwałę na nowo i w świeży sposób. Pomódlmy się, zanim będziemy zwiastować i słuchać Słowo. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem. Jesteśmy świadomi, że dałeś nam nowy dzień. Jest to dzień, który dał nam Pan, który nam dałeś. Cieszymy się z tego powodu, że pozwoliłeś nam dożyć tej chwili, ale też, Panie, modlimy się, abyś nam pobłogosławił tę chwilę, ten czas, cały ten dzień, od poranka aż do wieczoru, aby Twoje Słowo dzisiaj działało, było skuteczne, mocne, aby przenikało serca. Panie, daj nam pokorne serca, zarówno mnie, jak i tym, którzy słuchają. Niech wszystko odbywa się w poszanowaniu, w pokorze i w wielkim szacunku dla Ciebie, bo jesteś Bogiem świętym, sprawiedliwym, ale też Bogiem, który kocha i który jest łaskawy. Niech Tobie będzie chwała przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, jestem świadom, że jest nas dzisiaj troszkę więcej, są i nowe osoby, których wczoraj nie było, więc w kilku, w dwóch, paru słowach chciałbym powiedzieć albo przypomnieć o tym, o czym mówiliśmy już do tej pory. Przede wszystkim mówiliśmy sobie o tym, kim jest Bóg. To jest zaskakujące, że żyjemy w społeczeństwie albo w cywilizacji, w której tak naprawdę wiele ludzi słyszy o Bogu. W różnych kościołach, w różnych miejscach słyszy się o Panu Bogu. Ale jednocześnie zaskakujące jest to, że chociaż żyjemy w cywilizacji, która najwięcej słyszy o Bogu, ponieważ ta wieść rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty świata, to ludzie, wydaje się, najmniej wiedzą o Bogu tak naprawdę. Chociaż ta wieść krąży po całym świecie, to jednak to osobiste poznanie Pana Boga takim, jakim On i naprawdę jest, jest naprawdę na niskim poziomie. Dlaczego tak jest? No chyba tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi diabłu, abyśmy Boga nie znali takim, jakim On jest, bo jest napisane, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, właśnie tego poznania. I diabeł dobrze wie, że jeśli powstrzyma ciebie od tego zagłębiania się w prawdziwą naturę Boga, w poznanie Go takim, jakim jest, to sprowadzi cię jednocześnie na drogę do zagłady. Kochani, to jest dzisiaj poważny czas. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, rozważaliśmy temat, kim jest Pan Bóg. Mam nadzieję, że ta noc nie usunęła z Twojej pamięci tego, kim jest Bóg. Największe i najwspanialsze rzeczy są dopiero przed Tobą. Dopiero w Twoim osobistym poznawaniu Boga, kiedy będziesz się spotykać z Nim sam na sam, kiedy będziesz do Niego się modlić, a On w taki cudowny sposób będzie Ci odpowiadał przez Słowo, przez sytuacje, przez ludzi. Życzę każdemu takiej przygody i takiego życia z Bogiem, kochani. Ale dzisiaj, chociaż wczoraj o tym mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że Bóg jest przede wszystkim święty. Nie może takiego zwiastowania zabraknąć, że Bóg jest święty. A tak naprawdę dzisiaj czyni się wszystko, aby nie zwiastować o świętym Bogu. Bóg jest święty, to znaczy oddzielony od grzechu, od zła, wokół Niego nie ma nic, co jest, niczego, co jest złe. I mówiliśmy sobie już w kilku słowach wczoraj, że tu pojawia się problem, bo my świętymi nie jesteśmy. Więc jak to ma być? Że Bóg jest święty i On tylko otacza się świętością, bo gdyby zechciał nagle otoczyć się nami, przestałby być święty. Ale Pan Bóg tej sprawy tak nie zostawił. On nadal pozostał święty i nigdy nim nie przestał być. A mimo to jakoś rozwiązał tę sprawę, że jednak ludem swoim się otoczy. No o tym będziemy mówić w dzisiejszym dniu już w szczegółach. Mówiliśmy też o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Na świecie nie ma sprawiedliwości, albo już przynajmniej jest to coraz bardziej przytłumiane, albo coraz bardziej deficytowe. Człowiek drugiego człowieka tak naprawdę krzywdzi i wokół wszędzie jest niesprawiedliwość. Ale jest jedna istota, która jest sprawiedliwa, która była, jest i będzie i nigdy to się nie zmieni. Kochani, ja wczoraj tego nie powiedziałem, ale kiedy czytam objawienie Jana,
Każdy, kto zna Biblię i czytał chociaż raz Apokalipsę świętego Jana, ostatnią księgę Biblii, znaną przecież wszystkim ludziom praktycznie, to tam zaskakująca historia ma miejsce. Kiedy Pan Bóg nagle wstaje ze swojego tronu i w pewnym momencie daje upust swojej sprawiedliwości poprzez to, że tym, którzy skorzystali z największego daru Bożego Syna, daje łaskę i dostęp do życia wiecznego, ale z drugiej strony tym, którzy nie skorzystali z tego największego daru łaski, jakim jest Pan Jezus Chrystus i odpuszczenie grzechów w Nim, w tym samym momencie tych ludzi skazuje na piekło, mękę i wieczne cierpienie. I wiecie, kochani, to jest sprawiedliwe. To jest sprawiedliwe, bo wówczas wszystkie istoty niebiańskie, czytamy w Apokalipsie świętego Jana, powstają na swoje nogi i nie krzyczą w stronę Boga: o, jakiś ty jesteś okrutny. Wcale nie. Wówczas wszystkie istoty w tym samym momencie wstają na swoje nogi i wiecie, co mówią? Chwała Tobie, Boże, bo jesteś sprawiedliwy. Kochani, to jest bardzo potężne przesłanie. I Bogu za to dzięki, że Jego sprawiedliwość, również sprawiedliwość Boża, sprawiła, że dzisiaj nie musisz żyć z takim przekonaniem, że na pewno spotka cię ten sąd. Sprawiedliwość Boża objawiła się również w ten sposób, że posłał swojego Syna, abyś ty nie musiał być tam w tym momencie jako ten, który jest skazany na wieczne potępienie. Pomyśl o tym, czy nie warto dzisiaj zadbać właśnie o to wydarzenie, które dopiero jest przed nami. Czy nie warto się po prostu pojednać z Bogiem? Bo jak dzisiaj się dowiesz, to jeśli będziesz żył tak dalej, jak żyjesz do tej pory, to jesteś w stanie wojny z Bogiem. Nie Bóg ją wywołał, ale ty sam, ja sam, jeśli trwam w grzechu. No więc Bóg jest sprawiedliwy, ale na tym nie skończyliśmy, kochani. Czy pamiętacie, na czym skończyliśmy? Że Bóg jest też miłosierny i łaskawy. O, to nie jest krwiożerczy, żądny krwi i sądu Bóg. Nie, On czyni wszystko ze swojej strony, abyś nie musiał się męczyć na wieczność. Ileż to jeszcze trzeba było zrobić, aby ludzkość przekonać o miłości Boga? Czy naprawdę nie wystarczyło, że Bóg postanowił posłać swojego umiłowanego Syna, który nigdy w życiu, nigdy nie popełnił żadnego zła, a który to On właśnie karą za to zło został obarczony? Kochani, czy coś więcej trzeba było uczynić? Nic. Powiada Boże Słowo, że zostaliśmy odkupieni w sposób całościowy, pełny. Wykonało się w sposób doskonały zbawienie ludzkości. Pomyśl i dzisiaj, także i nad tym, czy to nie porusza Twojego serca, aby w końcu zawierzyć temu, uwierzyć w Jezusa, opamiętać się i iść za Bogiem i mieć życie wieczne w pojednaniu i w pokoju z Bogiem. Ja nie chcę żyć w stanie wojny z tym, który wszystko może uczynić. Powiada Boże Słowo: nie bójcie się ludzi, którzy jedynie ciału mogą zaszkodzić. Bójcie się Boga, który może i duszę zatracić. Oby tej bojaźni nam dzisiaj nie brakło. Bojaźni wobec tego wielkiego, majestatycznego i potężnego Boga. Myślę sobie, że człowiek, który ignoruje ciągle przesłanie Ewangelii, tak naprawdę nie boi się Boga. Kochani, demony drżą przed Bogiem. Takie jest biblijne stanowisko, bo one wiedzą, kim On jest. Obyśmy nie byli gorsi niż demony. Dzisiaj jednak idziemy dalej. Powiedzieliśmy sobie o tym, kim jest Bóg, bo od tego wszystko się zaczyna. Od tego zaczyna się Ewangelia. Od tego zaczyna się absolutnie wszystko. Pierwsze słowo w Biblii jest napisane: na początku Bóg.
A więc wszystko zaczyna się od Boga. Tam nie ma za bardzo w początkowych słowach o człowieku. Człowiek pojawia się gdzieś dopiero dalej, ale jest nie bardzo ważną istotą. Jesteśmy nimi przecież my, którzy tu siedzimy, więc należy sobie zadać drugie pytanie na drugi dzień wykładowy. To znaczy, kim jest człowiek? Albo jaki jest stan człowieka? Co to jest za istota? Czym się charakteryzuje i przede wszystkim, jaki jest jego stan człowieka, stan wobec Boga? Myślę, że stosownym by było otworzyć teraz fragment, albo przynajmniej wyświetlić, z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 2:11. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego? Biblia jakby zastanawia się nad tym tematem. Cóż to jest za istota człowiek? Nikt tak naprawdę nie wie, prócz ducha ludzkiego. Oczywiście, że ten, który najwięcej wie o istocie, która nosi imię człowiek, jest przede wszystkim Pan Bóg, bo On wie wszystko. On wie, że siedzisz na tym miejscu. On wie, ile masz lat. On wie nawet więcej niż ty wiesz, bo ty nie wiesz, ile masz włosów na głowie, a On wszystkie je zliczył. On wie wszystko. On wie o twoich troskach, które masz teraz w sercu. On wie nawet, o czym teraz myślisz. I On wie, że myślisz teraz o Nim, jeśli tak jest. On wszystko, wszystko wie. Słyszy każdą myśl. Zanim jeszcze powiesz słowo, On już je zna. On wie wszystko. Kochani, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że nikt nas nie widzi, że jesteśmy jak palec zostawieni sami sobie, za zamkniętymi drzwiami i być może sięgamy po rzeczy absolutnie wstydliwe i niegodne i sądzimy, nikt mnie przecież nie widzi, mogę czynić to, co czynię. Wiedz jedno, Bóg widzi wszystko. Dawid, psalmista, mówi tak: gdybym chciał być, parafrazuję to tak troszkę bardziej humorystycznie, gdybym zechciał być pilotem, i wzbiłbym się wysoko, wysoko do góry i latał samolotami. Nie jest tak tam napisane, ale coś w pokroju tego. Gdybym postanowił unieść się gdzieś wysoko, tam jesteś, Boże. Ale gdyby jednak wpadł na inny pomysł i zechciał być górnikiem i zjeżdżać na dół, skryć się gdzieś w ziemi i tam mnie znajdziesz, Boże. Dlatego to jest taka wspaniała myśl dla wszystkich, którzy pracują na kopalni. Kochani, Bóg jest wszędzie. To nie jest tak, że zjedziesz gdzieś na dół i tam Boga nie ma. Bóg jest wszędzie. On napełnia wszystko. Praktycznie my po prostu jesteśmy jakby w Nim. On tu jest wszędzie. Wszędzie, wszędzie. On jest tak potężny i wielki, powiada Biblia. Cały wszechświat nie jest go w stanie ogarnąć. O, biedny człowiek. Zaledwie do księżyca doleciał. Bóg jest wszędzie, wszędzie, wszędzie. No i tak potężny jest Bóg. No ale my chcemy się dzisiaj zastanowić nad tym, kim jest człowiek. I może pomyślisz sobie, siedząc na tej sali, o cóż za głupie pytanie. Ja nie wiem, kim ja jestem. No muszę z przykrością powiedzieć, że to, co dzisiaj powiem, albo to, te prawdy, które dzisiaj przytoczę, o tych prawdach wie bardzo mało ludzi i wam to udowodnię. Większość w ogóle sobie z tego nie zdaje w ogóle sprawy. Kochani, a więc któż wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego? Mówiłem o tym wczoraj, że to jest niezwykłe, że ja albo inni nie mogą nic powiedzieć o tobie. Tylko ty, twój duch, twoje wnętrze potrafi zrozumieć to, co się w tobie dzieje. Te wszystkie emocje, myśli. Nikt nie wejdzie do twojego umysłu. Nikt nie zrozumie, co przeżywasz. Nikt z ludzi. Tylko ty pewne rzeczy rozumiesz. A i tak zauważcie, że są pewne rzeczy w naszym życiu, których nawet my nie rozumiemy. Sami nie wiemy, co się dzieje niejednokrotnie. No to jest pocieszające, że w każdej sytuacji Bóg wie lepiej. On cię stworzył, zna każdą tkankę twojego ciała, każde jedno miejsce twojego ciała doskonale wie wszystko. On nad tym się utrudził, zaplanował.
No, mógłbym mówić i mówić na ten temat, ale chcemy iść dalej. Kochani, a więc przytoczymy sobie istotę ludzką z biblijnej perspektywy. Najpierw przytoczymy sobie z biblijnej perspektywy. No i co mam na myśli? A więc chciałbym znaleźć w Biblii, co właśnie Boże Słowo, a to mam na myśli, że to, co Bóg uważa albo co Bóg myśli, kiedy mówi człowiek. Jakie jest jego stanowisko Bożego Słowa? Jakie jest stanowisko Bożego Słowa, zarazem Pana Boga, o człowieku? Co jest w człowieku? Jaki jest człowiek? Jaki jest jego stan? To właśnie będziemy chcieli sobie wyszukać w Biblii i w ten sposób sobie to omówić. Ale na początek chciałbym przytoczyć pewien obraz, aby już na samym wstępie zaznaczyć, w którą stronę będziemy się poruszać, mówiąc o człowieku. Kochani, w pewnym momencie Bóg zaplanował, że stworzy cały wszechświat. O tym mówiłem wczoraj. Stworzył gwiazdy, stworzył układy, galaktyki, stworzył, ja nie wiem, co jeszcze tam jest, ale to stworzył, co tam jest. To wszystko, co widzimy i tego wszystkiego, czego nie widzimy, to Bóg stworzył. I wiecie co? Bóg zaplanował, że Słońce będzie w tym miejscu, że będzie tyle planet wokół Słońca, że będą się poruszać w sposób taki, jaki się poruszają, że same planety będą się poruszać w sposób, jaki się poruszają. I wiecie co? To wszystko, co stworzył tam na nieboskłonie, to jest Mu absolutnie posłuszne aż do teraz. Nic jeszcze do tej pory nie wypowiedziało Bogu. To, co widzimy na niebie, nie wypowiedziało Bogu posłuszeństwa. To wszystko porusza się dokładnie tak, jak On zaplanował. Ale idźmy dalej. Oto Bóg w pewnym momencie postanowił, że stworzy ziemię, lądy, wody. Powiedział: oceany, morza, to jest wasze miejsce i nigdzie dalej. I wiecie co? To wszystko jest Mu posłuszne. I kiedy tylko chce, Bóg porusza tymi wodami i ziemią. I to też jest Mu wtedy posłuszne. Kochani, ale idźmy dalej. W końcu postanowił, że stworzy zwierzęta, że będą mieć takie granice, taki rodzaj, takie gatunki. Dał nawet pewną blokadę na te zwierzęta, że nie mogą się mnożyć jedne z drugimi, co zaskakuje dzisiaj naukowców, ponieważ to wszystko, co stworzył, jest Mu absolutnie posłuszne aż do tej chwili. Ale w pewnym momencie postanowił, że stworzy człowieka. Utrudził się nad nim, powiedział: korono mojego stworzenia, tobie w panowanie daję całą ziemię, bądź mi posłuszny. A człowiek powiedział: nie, jako jedyny, jako jedyny. I na tym, i w tą stronę chciałbym iść podczas tego rozważania. Ponieważ zauważ, że coś tu jest nie tak w tym całym dziele stworzenia. Wszystko, absolutnie wszystko jest Mu posłuszne, oprócz człowieka. Oprócz człowieka. Mówię o tym fizycznym stworzeniu, bo też i aniołowie w pewnym momencie nabroili, ale mówimy o ludziach. Otwórzmy sobie na sam początek list do Rzymian, 3 rozdział, 23 wiersz. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zauważ, że Biblia nie pozostawia suchej nitki na człowieku. Wszyscy zgrzeszyli, absolutnie wszyscy. Zadam wam bardzo głupie pytanie. Ilu było ludzi, którzy zgrzeszyli, a ilu było ludzi, którzy nie zgrzeszyli? Wszyscy zgrzeszyli. To tylko człowiek wymyślił, że byli jacyś super ludzie, święci albo jeszcze inni, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Nie było takiego człowieka. Był tylko jeden, Bóg w ciele człowieka, Jezus Chrystus, Boży Syn. Ale człowiek, który rodzi się z człowieka, a więc potomkowie Adama, a więc potomstwo, nasze potomstwo, my ludzie, nie mówimy tu o Bożym Synu, Panu Jezusie, my ludzie, wszyscy jak jeden mąż w szeregu by stanęli, gdyby Pan czegoś nie uczynił, każdy jeden bez wyjątku,
Nieważne, czy w życiu 100 razy jakąś staruszkę albo starca przeprowadził przez pasy i sądził, że w ten sposób zyska zbawienie albo zmarze swoje winy. Nie, tak się nie dzieje, kochani. Wszyscy jak jeden mąż zgrzeszyli, w jednym szeregu byśmy stali. Dlatego wczoraj mówiłem, że gdyby Pan czegoś nie uczynił, to tam 2000 lat temu, a być może nie 2000 lat temu, być może kiedyś w późniejszym czasie, gdyby Bóg czegoś nie uczynił, to nie 3 krzyże stanęłyby tam. Stanęłyby miliardy tych narzędzi zbrodni, aby ukarać całą ludzkość bez wyjątku, bo wszyscy zgrzeszyli, wszyscy bez wyjątku. Kochani, to jest, i dlatego mówię, że mało osób zdaje sobie z tego sprawę. O, jak wiele razy słyszę, a ja, wszyscy zgrzeszyli, ja jestem przecież taki dobry. Ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że pod tym słowem zabiłem i okradłem zawsze się kryją te największe zbrodnie i największa kradzież. Kradzież jest kradzieżą. Bez względu na to, czy milion wziąłeś, czy grosz. Albo cokolwiek, co nie jest twoje. A więc do tego wrócę, ale zauważcie, wszyscy zgrzeszyli, gdyż brak im chwały Bożej. Kiedy otwieramy ten sam list, 5 rozdział, 12 wiersz. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, bo to jest konsekwencja grzechu. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Bo wszyscy zgrzeszyli. Tak jak mówię, Biblia nie pozostawia suchej nitki na człowieku. Dlatego jeśli chcesz poznać siebie, otwórz Biblię. Bo czasem nie wystarczy popatrzeć w lustro. Biblia nie używa czegoś takiego jak make-up i tusz. O nie. Biblia tego nie używa. Biblia zawsze mówi prawdę. Tylko problem w tym, kochani, że make-up i tusz nie pomagają w tym celu, aby poznać prawdę. One pomagają, aby pewne rzeczy zataić. Biblia czyni wszystko, aby uświadomić ludzi o tym, czym jest prawda. Dlaczego? Bo Biblia, Bóg, Boże Słowo wie dokładnie, że tylko kiedy poznasz co? Prawdę, to wtedy będziesz prawdziwie wolny. A więc, kochani, czy nie macie takiej ambicji jak ja, kiedy w zasadzie nawróciłem się 9 lat temu, powiedziałem w moich modlitwach Bogu: Boże, to, czego naprawdę pragnę, to to, abyś poświęcił mnie w prawdzie. Ja chcę znać prawdę, chcę ją rozumieć, bo wiem, że prawda będzie mnie na każdym etapie mojego życia czynić wolnym. A więc mamy takie stanowisko Biblii, ale to nie jest, kochani, wszystko. Kiedy otwieramy 1 Księgę Mojżesza, 6 rozdział, czytamy zaskakujące słowa. Słowa, które jeśli byśmy tylko mogli bez konsekwencji usunąć, to chętnie byśmy je usunęli z Biblii, ale nie wolno tego czynić. Należy się z tym przecież zgodzić. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Na chwilkę się zatrzymam na tym miejscu. Uwielbiam przykład, który teraz podam, bo on wiele nam pokazuje. Gdybym tak podczas tych wykładów postanowił i poprosił tu brata, który wyświetla, aby na chwilę zatrzymać się w tym rozważaniu i wyświetlić film, krótki film, 5 minut, filmu, w którym zawarte by były wszystkie myśli, twoje myśli, z całego wczorajszego dnia. I gdyby ten film zaczął być wyświetlany tutaj, wszystkie, absolutnie wszystkie myśli, które przechodziły przez twój umysł. O, widzę już po twarzach, że nie podoba się ten pomysł. Kochani, co by się stało? Ja mówię to także o sobie. Także o sobie mówię, a więc gdyby ten film dotyczył również i mnie, wiecie, co by się stało? Ja spakowałbym manatki i czerwony jak burak wyleciałbym z tej sali, ze wstydu się paląc.
I również dotyczyłoby to Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi wyraźnie, że myśli ludzkie są ustawicznie złe. Kochani, chociaż jesteśmy, wielu z nas, wierzącymi ludźmi, to jednak nie jesteśmy wolni od tego, że przez nasze umysły przychodzą różne dziwne rzeczy. Przychodzą nieraz jako ataki diabelskie, którymi się czasem i poznajemy, i myślimy. Często różne to są rzeczy. Bóg jednak jest łaskawy i dobry i możemy skorzystać ciągle i ciągle z oczyszczenia naszych umysłów. Ale kochani, ten obraz jest naprawdę dzisiaj, mam nadzieję, że dotykający. Zauważ, że to też nie pozostawia suchej nitki na tobie i na mnie. Tak, wszystkie nasze myśli są ustawicznie złe. I czytajmy dalej. Oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. A więc nie tylko myśli, ale dążenia serca. A więc to swoiste pragnienie, pożądanie czegoś. To, do czego serce nas ciągle popycha. A, muszę to mieć, muszę to zrobić, muszę zaspokoić tą potrzebę. Powiada Biblia, czujniej i baczniej strzeż swojego serca, bo z niego tryska tak naprawdę wszystko, można by było powiedzieć. Bo ono, serce potrafi być zwodnicze. Kochani, ale zauważcie, Pan Bóg nie pozostał tylko na tym, że opisał pewien stan. Co jest napisane dalej? I te słowa najchętniej wielu ludzi by wymazało. Jak wielce upodlił się człowiek, gdyż Bóg, szósty wiersz, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Kochani, tu trzeba mieć poznania Boga. Wiecie, ja wczoraj starałem się opisać wam trochę Pana Boga, chociaż mój język i w ogóle ja sam ułomny w tym jestem, ale pomyślcie przez chwilkę, oto Pan Bóg postanowił, że zasadzi piękny ogród. Był jak ogrodnik i w nim zasadzi mnóstwo wspaniałych drzew, różnego rodzaju. Jedne będą jabłonią, drugie będą gruszką, trzecie będą śliwką, jeszcze innymi. I okazało się, że ten ogrodnik, chociaż tak bardzo się utrudził, wszystko uczynił, co trzeba było, ogrodził pięknie ten ogród, zasadził, dał wszystko, co potrzebowało to drzewo do tego, żeby wzrastać. Okazało się, że żadne z tych drzew nie urodziło owocu. Czy ty jako ogrodnik takiego ogrodu nie bolałbyś w sercu swoim, że zainwestowałeś tyle z siebie, a żadne drzewo nie urodziło ci, nie masz co zebrać? Kochani, ja nie dziwię się Panu Bogu, bo Pan Bóg w pewnym momencie stworzył człowieka. I tak jak te drzewa, postanowił i zapragnął, żeby człowiek był w relacji z Nim, bardzo blisko, żeby się nawzajem kochali, żeby i ten człowiek wydawał owoce tej miłości, więc posłuszeństwo, też dobroć i wszystko to, co Bóg przecież kocha. Ale okazuje się, że nie minęła chwila. Bóg wejrzał na ludzi i stwierdził, że nie ma ani jednego, który by wydał owoc. Ani jednego, więc żałował Pan. Ja też bym żałował, gdybym zasadził, pojechał do ogrodniczego i zasadził wspaniałe drzewa, wykosztował się za te drzewa, naprawdę zapłacił nieźle, wziąłbym nawóz, wszystko, przeorał całą działkę, ogrodził, żaden szkodnik by tam nie wchodził, nic, wszystko by było idealnie dopięte z mojej strony i żadne drzewo nie urodziłoby. Czy nie miałbym prawa wówczas, albo czy ty byś nie zrobił tego, co ja bym zrobił? Wziął i wyciął te drzewa. Gdyby one nie rodziły cały czas, wyciął i próbował szukać sposobu, aby zasadzić je na nowo albo inne, lepsze. Kochani, i właśnie tak. I właśnie z tym chciałbym się z wami podzielić, że taka była sprawiedliwość Boga. Że należało wyciąć te drzewa. Ale Pan Bóg nie jest śpieszny do wylania gniewu. Zawsze szuka sposobu, aby rozwiązać pewien problem. I dzięki Bogu za to, że choć jest sprawiedliwy, to też jest i łaskawy.
Czytajmy dalej. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Całe stworzenie nie wydało owocu tego, którego Bóg poszukiwał. No, wiemy z historii biblijnej, że historia potoczyła się w sposób mimo wszystko dobry dla całej ludzkości, chociaż dla tamtych ówczesnych żyjących skończyła się tragicznie. Bo ci, którzy nurzali się w grzechu i w niegodziwości, spotkali się z Bożą sprawiedliwością w końcu. Będę o tym mówił nieco dalej, przy innym temacie, dalszym temacie. Będę mówił o tym, że tak samo nadchodzi dzień sądu i dzień objawienia Bożej sprawiedliwości, ale Bóg dał nam póki co możliwość wyjścia z tego. Kochani, chciałbym jeszcze jeden zacytować fragment, także z listu do Rzymian, 3:10. Trzeci rozdział, 10 wiersz listu do Rzymian. Bo ten wiersz też mówi o tym bardzo jasno. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał wątpliwości. Jedną z najbardziej i najtrudniejszych rzeczy do przyjęcia dla człowieka jest to, że jest zły. Każdy mówi, że jest dobry. A ze mną wcale nie jest tak źle. Popatrz na sąsiada albo coś w tym stylu. Każdy próbuje jakoś siebie usprawiedliwiać. Ale wiedz jedno, Biblia nie usprawiedliwi cię w żaden sposób, dopóki nie pójdziesz pod krzyż. Tam zyskasz usprawiedliwienie, ale nie inaczej. Nie inaczej, kochani. 3:10. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jadrzmi pod ich wargami. O, jak człowiek doskonale opanował łacinę. Jak doskonale opanował ten język. Sam nie musi nawet nad nim myśleć, a to wychodzi z ich ust, z ludzkich ust. Wszystkie wulgaryzmy, przekleństwa, oszczerstwa wobec ludzi, obmawianie i tak dalej. Któż z nas tego nie doświadczył? Jak łatwo jest tym gardłem i językiem zgrzeszyć. Ale idźmy dalej. Jest napisane tak. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A więc taki jest opis ludzi. Kochani, przykry jest to opis. Bardzo przykry jest to opis. Zauważ, że o żadnym zwierzęciu tak Biblia nie mówi. To jest przykre. Czasem wydaje nam się, że my to lepsi niż zwierzęta jesteśmy. Czasem jesteśmy gorsi w swoim zachowaniu niż niejedno zwierzę. Ale Biblia, chociaż tak ciężko o tym mówi, chociaż tak ciężko wypowiada się o człowieku, tylko człowiek zyskał taką łaskę. Tylko człowiek. Kochani, chociaż nawet Biblia mówi o tym, że aniołowie zgrzeszyli w bardzo niegodziwy sposób, oni jednak łaski nie otrzymali. Więc dlatego Biblia mówi, my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy to wielkie zbawienie, tą wielką łaskę. Nie było większego daru niż dar łaski w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, dam wam jeszcze jeden przykład, ponieważ mam takie świadectwo tego, że kiedyś rozmawiając z pewnym człowiekiem, który był absolutnie, uważał się za dobrego. Gdzie tam on? On jest dobry. On absolutnie nie jest grzesznikiem, o którym ja mówię. On jest dobry. I ja mówię tak, słuchaj człowieku, czy ty przestrzegasz 10 przykazań? On mówił, oczywiście, że tak. To wymień mi te 10 przykazań. Nie potrafił, więc nie wiem, jak przestrzega 10 przykazań, jak ich nawet wymienić nie potrafił. No, ale to jest mniejsza z tym. W każdym razie mówię mu tak, słuchaj, Biblia mówi, że jeśli coś kradniesz, to jesteś złodziejem, a złodzieje nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czy zdarzyło ci się chociaż raz w życiu coś ukraść? On mówi, no zdarzyło mi się.
No widzisz, a więc zgrzeszyłeś. A Biblia mówi o tym, że jeśli raz w czymś zgrzeszysz, to tak jakbyś cały zakon, całe prawo Boże po prostu przestąpił, a więc zgrzeszył wobec Niego. Wyraźnie Biblia mówi, że jeśli jesteś grzesznikiem i zgrzeszysz, to należy ci się piekło. A tym, którzy dobrze czynią i tym, którzy się opamiętali, należy się niebo. No tak jest napisane. I mówię tak, słuchaj, a czy ty kiedykolwiek popatrzyłeś porządliwie na kobietę? Bo Biblia mówi, że wtedy cudzołożysz w sercu swoim, a jest napisane, że cudzołożnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Mówi, no jasne, że zdarzyło mi się i to nie raz, mówi. No to widzisz, człowieku, widzisz, w którym jesteś miejscu. I mówię, słuchaj, dalej, czy zdarzyło ci się mówić coś fałszywie o kimś i kłamać na jakiś temat? No, mówi, niestety zdarzyło mi się. Tak faktycznie wiele razy to czyniłem. No to mówię, słuchaj, człowieku, kłamcy, wyraźnie napisane, nie odziedziczą Królestwa Bożego. No to odpowiedz mi teraz, po tym wszystkim, co pozwoliłem ci uświadomić sobie, niebo czy piekło? On mówi, wiesz co, no piekło. Mówi, a widzisz, a jednak taki dobry jesteś, bo mówiłeś, że jesteś taki dobry. No kochani, teraz każdy z nas powinien sobie zadać takie pytanie. Czy chociaż raz kiedykolwiek zgrzeszyłeś? Jeśli tak, wszystkiego jesteś winien. Wszystkiego jestem winien. Dlatego Biblia tak stanowczo mówi, wszyscy zgrzeszyli bez wyjątku. Po jakimś czasie ten człowiek mówi, wiesz co, naprawdę pomogłeś mi wiele rzeczy zrozumieć. Bogu byłem za to wdzięczny, nie chciałem go oczywiście jakoś udręczyć, ale chciałem go sprowadzić do prawdy. Bo największym kłamstwem człowieka, jakie kiedykolwiek przeszło przez jego usta, to jest, jestem dobry. To jest największe kłamstwo i w tym już człowiek grzeszy. Wyraźnie jest napisane, kto mówi, że nie zgrzeszył, kłamcą Boga czyni, nawet Pana Boga. A więc i w tym człowiek jest grzesznikiem. Kochani, ale zechciejmy jeszcze jedną rzecz zrozumieć, bo chciałbym jeszcze podać pewien obraz. Taka jest ludzka natura, niestety. Taką dziedziczymy naturę. Ktoś kiedyś mi powiedział, że człowiek od urodzenia jest dobry, ale gdzieś po drodze zaczyna być zły. To nie jest prawda. Człowiek od samego urodzenia jest zły. Kiedy bierzesz niemowlę na ręce, i bierzesz na ręce niemowlę i masz taki piękny, świecący zegarek na ręce. Wyobraź sobie taką sytuację, bardzo częsta zresztą, albo jakiś wisiorek, łańcuszek piękny, jakąś biżuterię. I to małe niemowlę tak przygląda się temu. Mieliście kiedyś taką sytuację? Oczywiście, że tak, bo wszystko, co świeci, to zaraz przyciąga uwagę małego niemowlęcia. I to niemowlę bierze rączkę, żeby uchwycić tą biżuterię, ten zegarek. O, jak on to chce mieć teraz. Ale bierzesz tą rączkę, aby ci czasem nie urwał tego łańcuszka albo zegarka nie porysował, jeśli jest naprawdę drogi. Wtedy to dziecko co robi? Znowu bierze rączkę i znowu chce ten wisiorek, bo on tak bardzo tego chce. No i ty znowu odciągasz. I wiecie co? W końcu zaczyna się płacz, bo on tak bardzo chce tego wisiorka i tego zegarka. Kochani, gdyby to niemowlę miało 30 lat, dostałbyś pięścią w twarz, wziąłby ten zegarek i poszedł. Taka jest prawda. Kochani, gdyby to niemowlę miało siłę 30-letniego mężczyzny, naprawdę tak by było. A więc już od urodzenia człowiek ma naturę chciwą, żądną, chce tego mieć. I dam wam jeszcze jeden przykład. Kochani, jak masz dziecko, jakieś małe dziecko i naprawdę wykosztujesz się i kupiłeś mu taką wspaniałą zabawkę, misia zabawkę jakąś, i myślisz sobie, to jest zabawka. Naprawdę chciałbym, żeby on, to małe dziecko się tak bardzo cieszyło z tej zabawki i nią się bawiło. I dajesz to, tą zabawkę, zapłaciłeś mnóstwo pieniędzy. Chcesz, żeby ta zabawka była bardzo ciesząca dziecko. I dajesz tą zabawkę, ale dziecko popatrzy z byka na tą zabawkę i nie chce mieć z nią nic wspólnego i bawi się jakąś starą drewnianą kukiełką. Myślisz sobie, no jak to? Tyle pieniędzy zapłaciłeś. I znowu podsuwasz to dziecku, ale on odrzuca to. I znowu to podsuwasz. No słuchaj, baw się, to jest taka zabawka. On to odrzuca znowu.
Kochani, jest jeden sposób, aby sprawić, żeby to dziecko zapragnęło tej zabawki jak żadnej innej. Przyprowadzić inne dziecko i dać tą zabawkę temu innemu. Wtedy, o, moja zabawka. To jest moja zabawka, on się nią bawi. Zazdrość. Kochani, powiem tak, wszystkie wojny na ziemi, jakiekolwiek by były, zaczynają się właśnie od tego. Muszę to mieć, bo on to ma, a ja tego nie mam. Wszystkie wojny na świecie, już dorosłych ludzi, zazdrością, chciwością i tak dalej. Więc dlaczego ktoś mógłby powiedzieć, albo jaki ma argument człowiek, mówiąc, człowiek jest od urodzenia dobry, a gdzieś po drodze się zgorszył, gdzieś po drodze nabrał złych cech. Wcale tak nie jest. Człowiek od urodzenia, od momentu, kiedy się urodzi, dlatego a psalmista Dawid, albo któryś psalm mówi, że już w grzechu został poczęty. I to nie chodzi o to, że ma grzech pierworodny, ale chodzi o to, że zyskał w spadku grzeszną naturę, która od pierwszych chwil ciągnie go do tego, aby czynić zło. I taki jest niestety człowiek, kochani. W kilku przykładach biblijnych chciałem wam pokazać w tej tematyce coś niecoś. Ale my dzisiaj nie będziemy mówić tylko o negatywach, bo to wszystko naprawdę biegnie do jednego miejsca. Do krzyża, tam do krzyża Golgoty.